Witajcie, mężki, z tej strony Traum, w kolejnym odcinku z Harzem, że na okazji Oba Blues, na submodyfikacji Definition of Insanity. Ciągle muszę sobie przypominać tej nazwę. Więc to jest kolejny odcinek, jak mówię, to jest po pewnym czasie. Udało mi się po prostu wprowadzić AI w okrążenie i teraz właśnie je niszczę. I szczerze powiem, Power Armor naprawdę jest mocne, ponieważ udało mi się naprawdę tutaj przebić i teraz wszystkich tych pokonać. Naprawdę to było denerwujące. Zobaczcie, jak im teraz spada to. Muahaha. Tak. Gincie. Naprawdę to było denerwujące, jak tutaj stanęli. Dobra, w takim razie niech wszystkie dywizje teraz idą na ten front, bo dosłownie zniszczyliśmy im całą armię i możemy atakować. Dosłownie nie mają już nic. Nic tutaj, co mogłoby nas powstrzymać. No, na pewno dużo manpowera straciliśmy. Tutaj mamy jeszcze te Montana Chapter. Dopiszę, że niby mają tam 64 max dywizji. To nadal sporo. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie my tutaj próbujemy zyskać jak największą przewagę technologiczną. Tutaj dosłownie wszystko badam, co mogę, już do samego końca. Tutaj logistykę usunęliśmy, ale to. I powoli już tutaj przejmujemy wszystko. Jak sami widzicie, dosłownie nie mają dywizji. A nasza armia nadal zajmuje się mniej znaczącymi rzeczami. To jest najlepsze, że przejęliśmy to i znowu przeszło do ich panowania. Okay. O, Swissos. Dobra, nice. Okej, z tego co pamiętam, to ma wszystko znaczenie. Szczerze powiem, większość to jest pustyni, więc możemy dać na pustynię. Więc tak, wreszcie się nam to udało tutaj przepchnąć. Mamy tutaj mnóstwo już wybadanych rzeczy. Tutaj na przykład sobie trochę podboostowałem produkcję tych innych rzeczy, dlatego że już na przyszłość. A jeżeli chodzi o support equipment, no to tak, już mamy go dosyć dużo. W pewnym czasie się on tak gromadzi, ale w sumie tak samo jak political power, więc po prostu teraz nie możemy co robić z political powerem. I co tutaj możemy? Defense? Nie, no break dodajmy sobie. I teraz tylko czekamy. Tak. Tyle co nam zajęło. Ale wreszcie na samym końcu możemy łup i tutaj przejąć. O tak. A, szczerze plusem też tego jest to, że nie musimy czekać na compliance. Słownie możemy teraz to wszystko przyklikać i mieć to. Tak. I nic nam nie mogą powiedzieć. Nic. A nic. No i zdobyliśmy tutaj ten manpower. Na nasze nieszczęście, no my mamy pewien problem z tym, żeby zaatakować kogokolwiek, więc musimy znaleźć jakiegokolwiek innego przeciwnika, więc bardzo dobrym momentem byłoby wykorzystanie jednej z tych decyzji. Więc tak, oprócz tego, że możemy dostać o ten bonus, który jest w miarę ok, to musimy znaleźć sobie inne stany, więc tak, z tego co kojarzę, można sobie zobaczyć przez to, jeżeli by było Corporation. Nie. Automatic Ranch. O, ciekawe nawet. Core State. O, tu też jest ciekawa mapa, to by się przydało. Factions. Czyli w głównej mierze musimy po prostu opierać się na tym, jak znajomości regionu. Więc tak, jeżeli jesteśmy w Wyoming, a my chcieliśmy Montanę zrobić, nie? No to teraz mamy tak, Dakota z Colorado i Utah. Mamy też Idaho i Plauklands. O, Plauklands. Plauklands to jest 100. Dobra. Więc przenosimy nasze dywizje od tutaj. Dawajcie. Wszystko. I teraz próbujemy Plauklands coś porobić. Też tutaj widzę, że jakaś decyzja nam się odblokowała.
Co to jest niby? To nie jest zbyt ciekawe. Coś tam jeszcze jest, ale to za chwilę sobie sprawdzimy. Więc w głównej mierze mogę trochę zwiększyć naszą produkcję. I tak, to teraz wreszcie mamy jakieś jednostki, które by nam pomogły i mamy problem, bo w sumie już ogarnęliśmy wystarczającą ilość fabryk, więc no możemy teraz tylko infrastrukturę porobić. To tak, to jest kluczem. To jest, o, właśnie. Kiedyś im chyba bardziej to działało. Coś może się zmieniło, że teraz tak nie latają ładnie. Okej, co my niby mamy? Mamy to, a sobie włączyłem dlatego, bo chciałem sobie odpalić. A i możemy sobie tutaj tych agentów porobić. Department zróbmy, co nie będzie zbyt dobrą decyzją, bo będziemy co chwilę mieć te rzeczy. Więc przeciwko sobie mamy i przeciwko sobie i przeciwko tym, ale tamtych to nie porobimy. Na razie sobie zostawiam chyba jako specjalną armię tych, bo wydaje mi się, że inaczej to tak raczej nie pójdzie. Kolejne dywizje. Bardzo chętnie. No i fabryki. No teraz z tymi fabrykami to jest coś takiego, że naprawdę ich mamy mnóstwo. Powinniśmy sobie powiększyć. Wow. Z tego do tego? Mamy taki zasięg? Prawda? Nie. Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Wygląda to tak, tylko że mamy tutaj góry. Czekajcie, mamy przejście. Dobra, mamy przejście, więc nie będzie aż tak źle. Dobra, co tutaj mamy? Kolejną decyzję. Te decyzje w miarę są ok. Znaczy się, szczerze powiem, bym chciał bardziej coś, co naprawdę by nam pomogło, ale to też może być. Okej, w takim razie wypowiadamy wojnę. Jeżeli nie są przez rzekę, to ich pokonamy w Trimiga. To nie będzie jak te pozostałe wojny, które naprawdę się dłużyły. Więc przeciwko Montanie możemy robić, dlatego że to jest jedyny taki wielki przeciwnik, którego naprawdę się boimy. Dobra, jak to wygląda? No, powoli tutaj przechodzimy, tylko że wiecie, to też nam może zająć, ponieważ będą co chwila wracać. Tutaj promocja jest za szybkie wojny, więc dlatego tak może być denerwujące. To zrobiliśmy. I szczerze powiem, to jest znowu nic. Znowu nic dosłownie. Ponieważ wszystko, co innego mieliśmy zrobić, to w sumie mamy już. No. Okej. W takim razie patrzmy, jak tutaj powoli ich pokonujemy. To jest takie, że w sumie oni więcej tracą manpowera przez to, że tak ciągle się wymieniają. Włączmy to, bo będzie mnie to wkurzało. Ale w pewnym czasie powinniśmy sobie poradzić. Zróbmy sobie to. Powinni stracić po prostu sprzęt. Oni po prostu dużo sprzętu produkowali. No ale to jest trochę denerwujące, jak tak ciągle wracają. Ogólnie możemy też robić o to. Bo dosłownie mamy tyle po prostu już support equipment, że nie ma problemu. Co to jest? Tak, to jest, nawet się przyda. To mam problem zwiększy? Nie, ale będzie cotygodniowo dawać. Przybiliśmy się przynajmniej przez jeden region i oj, padło już od razu. Teraz stolica, ale stolicy to chyba już aż tak nie będą bronić pięknie. No nie podoba mi się, że już jest trochę mostów, ale wydaje mi się, że to są mosty, które już dawniej były, więc to nic się nie zmieniło. Przy moim modzie, co tam zawsze opowiadam, gdy coś tam porównuję, to też jak teraz zmieniam sobie rzeki, to zawsze przy każdej aktualizacji trochę mostów powstaje. Dzięki temu trochę te mosty są takie nawet OP, nie powiem, ale
No ale już są lepsze niż te ciśniny. Okej, okay, przybiliśmy was. Gotujemy. I was też naprawimy. Ma się was naprawić. Okej. Okay. I teraz znowu... Znowu będziemy mieć ciśninę. Czy się ciśninę. Przejście takie. W sumie jeden na jeden. Jeden na całą armię. Dobra, dawajcie tutaj tylko to. Ile to jest? 10 tysiaków. To nie jest aż tak dużo, ale zawsze coś. Okej, okay, spróbujmy się przebić. Jeżeli to nie pójdzie, to zrobimy moją starą techniką. Wiecie, może się to nie udać, ponieważ będzie szybki tutaj powrót tych dywizji. A jak sami widzicie, mają prawie 100 organizacji na tym. Wydaje mi się, że trzeba będzie przygotować sobie desant. Okej, okay, gdzie są te desanty? Tutaj. Okej, okay, możemy zacząć tutaj robić. I wróćmy już do tych może robotów, ponieważ te roboty by się przydało. My w miarę ich... Mamy w miarę wbustowane ich. Okej, okay, no niestety jest ranny. No i w sumie ma wyprany mózg, bo te... Później się zorientowałem, że tam był taki jeden event i ten jeden event to polegał na tym, że mu pierzemy mózg. Więc tak. Też nie fajnie. Ale wygląda na to, że będziemy musieli chyba ich tutaj wpuścić. Bo inaczej to my tutaj nie przyjdziemy w ogóle. A tutaj wszystko mamy. Vehicles nie jest takie ważne. Możemy sobie polepszyć te roboty. I tak, jak to by zrobić? Wydaje mi się, że o taki region byłby najlepszy. Bo wtedy możemy zawsze tą jedną... jedną właśnie... prowincją przejść. Tylko najpierw... Przestańcie ich atakować. Macie szczęście. Okej, okay, zobaczmy gdzie tutaj jest. To wygląda na to, że... Tutaj byłoby dobre przejście. I nas atakują, to zawsze dobrze jest. Przejdźmy tak. Okej, okay, wygląda na to, że już woli tutaj idą. Tutaj nie ma żadnych specjalnych jednostek. I niech tylko przejdą. I próbujmy już zaatakować w całości. A w głównej mierze na tym polega taktyka, żeby ich wpuścić i przepchnąć. To oczywiście nie jest taka, że tak powiem, taktyka, która jest w pełni dobra, ale zawsze coś. Okej, okay, dwie dywizje do was, dwie dywizje do nowego gościa, o tutaj babki. No nie jest jakimś tam dyrektorem? Nie, chyba nie jest. Okej, okay, więc tak, wy idźcie tu. I musimy przepchnąć to. Jeżeli się nie uda, to włączymy rozkaz. Dlatego, że wydaje mi się, że muszę ciągle patrzeć na to. I tu. Czego tu przychodzisz? O nie, są na jakimś rozkazie. No, wszyscy tu. No tak. No, Power Armor to jest jedyna dywizja, która ma w miarę dobry atak. Organizacji nie jest też aż takie dobre. O nie. Było coś, co powinniśmy wcisnąć na tak. Okej, okay, tutaj wejdź. I ulepszamy dywizję. I lepszy broń. W sumie nic więcej już nie możemy zrobić. Okej, okay. W skrócie jesteśmy na tyle potężni, że na razie nic nam nie zagraża. Oczywiście zawsze mogą przyjść i tutaj nam przejąć ci z Montany, no ale powoli już tam się szykujemy. Okej, okay. Jak to wygląda? No, ciągle mają tyle samo dywizji, szczerze powiem. Nie wygląda to, żebyśmy byli w stanie ich okrążyć.
mają zbyt dużo dywizji, które się im tutaj wchodzi, więc wydaje mi się, że możemy zrobić o coś takiego. I może to jakoś pójdzie. Po prostu musimy przeczekać to. Okej. Ulepszenia, ulepszenia. Tutaj trynkę możemy porobić i dalej samochód. Na razie się trochę ulepszeniach nazgromadziło. O, i tutaj też mamy. O, się nagromadziło trochę. Okej, wydaje mi się, że też. W ogóle to wygląda jak kwiatek niż jak słońce, więc ciekawie. Okej, tutaj widzę, że udaje nam się wypchnąć z obu stron, ale też wracają te dywizje. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli lepsze miejsce, bo moglibyśmy ich popchnąć totalnie do tyłu. Wtedy może byłoby lepiej, ale obecnie to nie ma lepszego miejsca tutaj w pobliżu. No nie cierpię, że jest takie przejście, takie pojedyncze, ponieważ tam totalnie nic nie możemy robić. Okej. Już możemy trochę robić tych już ostatecznych. Okej. Okej, to jest znowu to samo w sumie. Tutaj wszystko mamy. Tutaj już samochodów lepszych nie zrobimy niż zielone. Okej, no jak mówię, tutaj powracają wystarczająco dużo dywizji, żeby właśnie odrobić straty. O, i to byłoby fajne, gdyby... miałem przeszli. No, po pewnym czasie powinni się tutaj prowadzić. W sumie to byłoby lepsze, gdybyśmy o takich pozwolili. To jest nawet plan. Jak to wygląda tutaj? Tutaj mają dywizję specjalną. Wiecie co? Udało mi się, jak tutaj jest rozstawione. Ale tutaj sobie wyślemy War Armor. I tam sobie spróbujemy to prowadzić. Ok. Mamy hajsu, więc możemy go wydać. No i... A tak, bo dostaliśmy tego gościa. Nie, ideę dostaliśmy. Więcej, okej. Możemy więcej Power Armor wyprodukować. W sumie akurat zapomnieliśmy ustawić, żeby plus jeden dali, więc się nie ustawiło tak jak chcieliśmy. Okej, a tutaj Local Leader możemy dać tobie. I możesz dostać jednostki. Okej, więc tak, Power Armor już tam idzie. I już jesteśmy na miejscu. Okej. Dobra, co tutaj jest? Coś tam w Meksyku się porobiło. A jak to wygląda z tym? Możemy dać force attack na tych dywizjach. Aż tak siły nam nie schodzi, ale... Aż tak się zaczęło wymieniać. Szczerze, gdybym o tak porobił i może to coś tam da. Może się uda nam okrężyć to, tylko że w głównej mierze reinforcement jest największym problemem. Więc musimy po prostu
tutaj zaatakować. No, ten region nie jest jakiś taki dobry, byśmy musieli trochę go rozszerzyć. O tyle moglibyśmy go rozszerzyć. Chyba żebyśmy to zrobili o takim. To wtedy mamy więcej możliwości tutaj ich okrążenia. Że właśnie nam atakują te dywizje. No, cofajcie się tu. O, masz los. Co to za dywizje? A, które się właśnie stworzyły. O nie, dlaczego? Strasznie nas pychają. Mieliście przejść o tutaj, żeby być, żeby był jak najdłuższy front. Ale widzę, że aż tak, że coś mają problem. Okej, ulepszmy ten region. Czy to jest ten region właśnie, co tutaj? No to jest ten region. Dobra, niech tutaj przejdą jak najdalej. Ja bym, żeby oni trochę dalej poszli, ale pytanie jest takie, czy ich dywizje chcą. Okej, widzę, że tutaj bardzo chętnie atakują miejsca, gdzie my w sumie nie jesteśmy aż tacy mocni. Ale wiecie co? Możemy dosłownie wybudować tutaj porty. I wtedy nie powinno być aż takiego dużego problemu. Okej, w skrócie oni dalej już nie chcą pójść, ponieważ AI ogarnia, że coś jest nie tak. Więc może spróbujmy normalnym atakiem to zrobić. I tak oni stracili już 9k. My w sumie nie mamy zbytnio jednostek. Okej, zmienimy sobie tutaj. A, na odwrót zrobiliśmy. Okej. Widzę, że trochę nam brakuje tych fabryk, ale to z czasem się zbiorą. Okej, tutaj już nic nie mamy, tutaj też nic nie mamy, tutaj możemy sobie trochę porobić. Czołgi porobić na przykład. Co tutaj jest? Tutaj chyba też do wyboru. Może dostajemy ulepszenie. Okej. No tak, może wykorzystać kiuki. Czy coś tutaj jeszcze takiego jest? Tak, możemy to porobić. Nie mamy więcej niż tyle manpoweru. Okej, w takim razie spróbujmy ich zaatakować. I wygląda na to, że wprowadziliśmy ich, ale kompletnie nie jesteśmy w stanie ich pokonać. Znaczy się w miarę im ciągniemy to siłę. Z tego co widzę, ale póki mają manpower, to nie powinno być żaden problem, żeby nas powstrzymać. Więc tutaj możemy zrobić trochę manpowera. Okay. Już wystarczająco dużo. Mamy tutaj tego. Może samoloty porobimy? W takim razie, jeżeli mamy siłę. Dobra, wypchnęliśmy z jednej prowincji. I mam taki problem, ponieważ słuchawki ostatnio naprawiałem. Mi się teraz zsunęło, zapomniałem sobie tutaj naprawić tego. Ok,
Okej, są wystarczająco, mają wystarczająco mało tego, więc możemy ich przepychać z łatwością. Okej. Wygląda na to, że z łatwością możemy ich przepchnąć. Teraz nam została tylko jedna prowincja. Traci 13 kal, my też straciliśmy w miarę dużo. Okej, złamali szyfr. My w sumie możemy robić na nich szyfr. Możemy wysłać też agentów, żeby tutaj się zajmowali nimi. No i w sumie mamy najlepszy sprzęt, jaki możemy teraz osiągnąć. Już nic więcej nie możemy. Okej, w takim razie chyba zrobimy lotnisko, ale nie mamy też zbytnio samolotów. Okej, jak to wygląda z atakiem? No nie wszyscy atakują. Czy mamy chorego przywódcę? To już jest dobre, mam już prawie 100%. Więc niedługo takie rzeczy nie będą aż tak nam potrzebne. Okej. Próbuję już w tym odcinku się przepchnąć, ale jest to mało prawdopodobne. Czy cokolwiek to było związane z naszym agentem? Nie. W skrócie... O! Chciałem powiedzieć, w skrócie chyba się już nam nie uda tutaj przepchnąć, ale właśnie weszły dywizje. Przepychamy ich. Jest strasznie ich dużo. Zobaczcie, ile tutaj jest tych jednostek. Teraz wreszcie już się nie pojawiają. O, jesteśmy. I teraz jest pytanie, czy przepchniemy ich tutaj. Jezu, zobaczcie, jaka liczba tam jest tych jednostek. Dobra, i tutaj chodzi właśnie o to, żebyśmy wypchnęli ich. Jak tutaj ich wypchniemy, to już nie będą mogli tutaj w ogóle być. Okej. Na razie mają na tyle organizacji, że możemy, ale już im tak ścięliśmy siłę, że nie mają niczym, nie mają czymkolwiek tutaj się bić. Więc przynajmniej nie mają już manpowera. Okej, lepsze samoloty, w ogóle to możemy zrobić? Nie, nie możemy. Okej, więc to będzie model samolotu, którego już dalej nie porobimy. O, jest. Tak. Tak. Idźcie, moje. Moje wyprane mózgi jednostki. O, macie los. No. Nie każdy region jest dobry. Z jednej strony można go tak łatwo kogoś pokonać, a z drugiej strony. O, The Order. To jest chyba to, co mieliśmy przejąć. Omaha City? Nie, jakiś. Coś tak nazywało. W ogóle śmiesznie wyglądasz. Masz taki śmieszny medal. W ogóle jakbyśmy zobaczyli na tych przywódców, to oni śmiesznie wyglądają. O! Mają dosłownie robota. Mają gościa w Power Armor Morzy. Mają Gula. Mają innego gościa w Power Armorze. Okej, dobra. Pokonaliśmy i na dzisiaj to byłoby tyle. Że tak powiem, już trochę siedzę nad tym i już kolejne rzeczy bym chciał porobić, ale szczerze powiem, nie mam już czasu. Już chciałbym ten dzień trochę wykorzystać na inny sposób. Więc zobaczymy się w kolejnych odcinkach, gdzie już tutaj sobie pobędziemy, tak porobimy. Tutaj mamy problem z Kanadą. O, Kanada! To jest najśmieszniejsze, że to jest jedno z niewielu, których kojarzę. Tutaj mamy chyba jakiegoś gościa, który zapewne ci wyglądają. Gości, którzy tutaj coś robią. Mamy Washington Brotherhood, to też jest silne.
To co mógłbym jeszcze zrobić, to tak, pranie mózgu. Czas na pranie mózgu. O. Jest tu. Okej. Okay. Usunęliśmy. I co? No i w sumie wygląda na to, że jesteśmy na tyle silni. W ogóle Fulps, ale ty zrąbałeś to. Nowa Kalifornia ciebie taka. Kto tak pomyślał, że taki słaby jesteś. No, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Bez zami trochę. No to. Cześć.